Moi drodzy, teraz następuje następująca rzecz, następująca. Gościu, proszę cię. No, w końcu masz aprobaty. Roch nam dał troszkę. 50. Jak tam praca? Dobrze ci idzie? I teraz nie wiem, co powiedzieć. Jak tam praca? Mam nadzieję, że dobrze ci idzie, albo właśnie wróciłem z pracy w polu. Ciężka praca. I co mam kliknąć, żeby on mi dał plus, a nie minus? I nie mam pojęcia, czy jeden, czy dwa. Dobra, kliknę dwa. O, aprobata plus dwa. Więc dlatego przyzwyczajony do tego, że jesteś pokryty błotem. Jak się masz ostatnio? O, jeden. Zero aprobaty dostałem. No dobra. Teraz Amelia. Amelia, słuchaj, z tobą bym zagadał. Czy słyszałaś plotki, czy dobrze ci idzie w pracy? Kurde, nie wiem. Amelia, poczekaj, zaraz zobaczymy. Amelia ma statystyki. O, ona ma dobre jako łowczyni. Ona by dobrze polowała na zwierzęta. Myślę, że ploteczki, co? Ploteczki minus 5! Kurde! Ploteczki minus 5 poszły. Dobra, idziemy dzidy zrobić. Baby jak to baby, no. Niby ploteczki, tak, niby nie. To jest, słuchajcie, kto z babą mieszka, ten w cyrku się nie śmieje, jak to mawiają, prawda? Dla chłopa to już nie jedna rzecz, nie jest wcale zaskoczeniem. Pati na swoim streamie mówi, że aby wymusić na tobie pierścionek, Pati tam se gada różne rzeczy. Patrzcie, jaki RTX on w wodzie, jak się odbija. Chłopem to ona nie tymi ustami wyplotkowała. O ty kurde chamie, co ty to gadasz tam? Dobra, gadamy. Lubart. O, aprobaty plus 10. Kurwa, pogoda mu się nie podobała. Dobra. Wybacz, nie mam czasu na pogaduszki. Oswalda. Gryzelda. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Nasiona może sobie jakieś, co? Zasiejemy coś? Cebulę? Na przykład kupimy nasiona cebuli. 10. I żyto? Pszenicę? Nie no, pszenica. Żyto se weźmiemy. I 10 żyta. O. Dziesięć pszenicy? Dobra, to pszenicy też, ale nie, bo pszenica kosztuje więcej. To nie stać mnie na tyle. W opisie masz kiedy siać. Można go wysiewać wiosną i zbierać jesienią, lub wysiewać jesienią, zbierać latem. Jak to działa, kurde? Że przez zimę to wytrzyma?
Dobra, idę z tym Alwinem postrzelać. Uwaga. To on chce 20 punktów. Kurde, gościu. Patrz to, co zrobimy. Tak cię porobiłem, kurde. Aha, ja dostałem 2 punkty tylko. Aha. Dobra, to zaraz muszę więcej punktów zrobić, 20 tam, tak? Dobra, uwaga. Pa, 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 pa. Patrz teraz. Pa. Pa. Siup. Siup. Siup! Ha! Zrobiłem to! Co Alwin mi teraz powiesz, wiewióro? O! I tak to się robi! Witaj! Gdybyś był tak skromny, jak jesteś celny, przede mną dużo nauki. Za jakiś czas o tym trochę potrenuję. Zorganizujmy turniej uczniczy. Poczekaj do następnego sezonu. A ma to, do następnego sezonu poczekamy z Alwinem. Dobra. Elo, Alwin. Uniegost, następne wydarzenie. Poczekaj do następnego sezonu. Dobra, musimy zbudować budynek, słuchajcie. Kuźnię zrobimy. Jedziemy z kuźnią, dobra? Budujemy kuźnię. Nie wiem w sumie po co. Albo tawernę. Zapisz lepiej, zapiszmy sobie. Ale ja idę jeszcze zasiać. Siema, szaman. No to tawernę musimy zrobić w takim razie. Oj, ale tawerna to będzie wymagała dużo, dużo roboty. Tawerna to będzie dużo roboty. Dobra, i teraz tak. Tutaj pojawiły się jakieś ptaszki, nie ptaszki. Łapka na królika. I teraz tak, chłop jest tutaj, tak? Nie, on w ogóle nie wrócił do tego. Ja nie wiem, gdzie jest ten gość. Zasiejmy jeszcze. Cebula, 10 cebuli mogę zasiać. Palimy cebulę. Jeszcze oprócz tego trochę pszenicy miałem. Nie pszenicy, tylko żyta chyba. A, że can't be planted on this season. Dobra, czyli... Okej. No dobra, czyli dopiero jak będzie lato, to możemy wtedy żyto. Jak tam z jedzeniem? Jakie są moje magazyny?
Cześć Dawidek, właśnie wróciłem z pracy, jem na obiad, miał poglądać twój stream. Ale to ty jesz kebaba na obiad? Jegoś? No mam nadzieję, że oni jedzą to mięso, nie? Dobra, gulasz to ja sobie wezmę. Gulasz to ja będę nosił. Dawaj gulasz. Gulasz ognisty. Naprawdę zajebisty. Dobra. Budujmy tawernę. Budowanie. Gospodarstwo. Budowanie. Magazyny. Gospodarstwo też nie. Zasoby też nie. Tawerna. 10 kłód. Dobra, zróbmy tak. Rozbierzmy się. Będziemy gaci, kurde. Gaci. O. Śląskie kiełbasy zjadłeś? Ty grubasie. Wstrętny. Dobra, idziemy po 10 kłód. Co ja pograłem kilka godzin. Gierka ma ogromny potencjał, oby tego nie skiełbili wodę. No, niestety gra jakby na ten moment jeszcze jest niedopracowana. Potrzebuje dosyć tam roboty. Ale jest to do zrobienia, prawda? Szaman ma w ogóle burgera. Ma 3 lata subskrypcję. Burgerki. A może trzeba zrobić tak, że będę losował raz w miesiącu osobę wśród subskrybentów, która jak zostanie wylosowana, to wygrywa taką rzecz, co ma przy niku ikonkę. Czyli jak ktoś ma pizzę, to mu zamawiam pizzę. Jak ktoś burgera, to burgera. A jak ktoś ma ziemniaka, to mu zamawiam, kurwa, nie wiem, fryty. O. Ktoś ma $1,000,000 w czynniku? To już w ogóle. Bakłażana byś dostał. Kłoda 11. Ta. Musimy jedną kłodę wyrzucić. Dobra, idziemy postawić tawernę. Tawerna, tawerna, tawerna. Dobra, dupnijmy tu tawernę na dole. Uwaga. Tworzenie, budowanie. Zasoby, magazyny.
Rzemiosło. O, patrz jaka tawerna ogromna. To musi być taka przydrożna tawerna, że wszyscy będą chcieli tu się zatrzymać. W naszej wiosce, wiecie o co chodzi? Ładnie. O. 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 I to jest tawerna tutaj będzie stać. Elegancko. Dobra. Budujmy. I teraz tak. Kłoda. Dużo kłód, dużo patyków. Słomy. To nie jest aż tak dużo. Dobra. Czyli dajmy sobie trochę patyków. I tutaj tylko kłody jeszcze przyniesiemy. Można ławkę dorobić. No, można płotki i ławkę. Dobra, kłoda i słoma jest potrzebna. Dziwnie to wygląda ogólnie. Dobra, idziemy po kilka kłód jeszcze. I słomę przyniesiemy. Idź spać? A czemu ty mi rozkazujesz? Gesundheit, dziękuję. A, przeziębiony jestem trochę. A, tak a little bit. Just a little bit. Dobra. Weźmiemy to, żebyście widzieli coś na ekranie. No i spoko. Jeszcze jeden. Jeszcze jedno drzewo. I jesteśmy już blisko. O. Ziby. Żonę lub niewolnika potrzebujesz. Wiesz co, jakiego niewolnika? Pracownika. Stary, to nie, to ci się pomyliły trochę stwierdzenia, bo pracownik, a niewolnik to... A, chociaż! Chociaż to dużo wspólnego ma. Kłoda i słoma jest nam potrzebna jeszcze. Dupnijmy se słomę. Ty, ja już to całą trzcinę tu zebrałem. Tu już nie ma. Nie ma trzciny. Dobra, idziemy na drugą stronę jeziora. Wow, zrobili coś takiego, że nie ma pochodni pod wodą. To jest dopiero technologia. Że oni to potrafili tak... Nie? Ależ to zrobili. Pracownik zarabia, niewolnik spłaca kredyty. No... Faktycznie. Pracownikiem możesz się nazwać, jak zapłacisz wszystko, co musisz zapłacić w tym miesiącu i jeszcze ci zostanie, że sobie odłożysz trochę na konto. A niewolnik...
Jesteś co miesiąc do tyłu. A czy to też zależy jakieś, jakie poczyniłeś ty, nie? Bo ty na przykład możesz mieć zajebistą pracę, a mimo to będziesz do tyłu, bo będziesz przepierdzielał pieniądze. Albo na przykład narobisz sobie takich długów, że tu nawet najlepsza praca ci nie pomoże od razu, bo będziesz musiał je pospłacać bardzo mocno. Idziemy. Jalapeno? Kurwa, zamówiłem sobie jalapeno burgera w Mako, a tam sam sos i cebula, zero jalapeno. No a to se kup jalapeno w słoiku, zajebista. Słoiku jalapeno sobie kupcie, jak będziecie gdzieś w sklepie kiedyś, jakimś w Selgrosie czy coś. Bardzo dobre są takie w zalewie octowej. Nie są super ostre, ale są takie fajne, pikantne i można by dodawać na pizzę, można dać na burger. Polecam. Dobra, moi drodzy, jeszcze 3 kłody są potrzebne. I zrobiliśmy tawernę. Idę ostatnie drzewo ściąć. W ogóle to jalapeno z burgera McDonaldowego jest takie... kurde, jakby to powiedzieć. Nie wiem, skąd oni biorą to jalapeno, ale ta papryka jest jakby troszeczkę specjalnie wypłukana z tej pikantności. Taka, żeby ona była, wiecie, dla każdego Janusza okej, okay, żeby nikt w szpitalu nie wylądował, nie? Co myślisz o akcji Xboxa, że spłacasz w ratach z abonamentem miesięcznym Xbox Series 140 zł na miesiąc przez 24 miesiące? Xbox Series 111 przez 24... Znaczy ja myślę, że jak ktoś kurwa kupuje konsolę na raty, to po prostu go nie stać i niech sobie nie kupuje tej konsoli, tylko niech widocznie ma inne potrzeby i inne wydatki niż... Jeżeli nie masz na konsolę 1500 czy tam 1900 zł, to sobie po prostu nie kupuj jej na raty. Przepraszam, tak powiedziałem, ale ja tak czasami, jak obserwuję ludzi, co telefony kupują i albo kurwa kupują kuchenkę mikrofalową za 300-400 zł na raty, to się tak zastanawiam właśnie, nie? Czy on potrzebuje tej kuchenki mikrofalowej, skoro nie może jej kupić w gotówce. A jak ktoś chce sobie zrobić historię kredytową... A, to nie wiem, to ja wtedy nie wiem, bo ja na nic nie biorę jakiejś historii kredytowej. Ja nic na ten temat... Patrz. Kleik gulasz. No i mamy to. I mamy tawernę elegancką. O. Nie każdy ma tyle kasy, co ty. Dobra. Rozumiem, Aga, że ty jesteś z tych osób, które jak nie mają pieniędzy, to kradną, tak? Czyli na przykład ja nie mam, to ukradnę sąsiadowi samochód. No bo nie stać mnie.
Rozumiem, że gry też wszystkie ściągasz piracko z torrentów, bo są za drogie dla ciebie. Bo cię nie stać, to piracisz je. I idąc z tym tokiem myślenia, generalnie, bo coś jest za drogie, to ja sobie to za darmo załatwię. Co to za durne porównanie? A co ma durnego? Jakie porównanie? Stary! Wyobraź sobie sytuację. Chodzisz do pracy, zarabiasz bardzo mało, bo nie wiem, bo kurwa nie uczyłeś się, nie masz żadnych... Robisz najprostszą pracę na świecie, bo nie masz żadnego doświadczenia w niczym. Po prostu chcesz zarabiać pieniądze, masz do tego prawo. Masz prawo być totalnym debilem, nieukiem i nie mieć żadnego fachu w ręku. Robić najzwyklejszą robotę, znoszenie ulotek, nie wiem, zaczepianie ludzi, rozdawanie gazet, cokolwiek. Ale zarabiasz, zajebiście. I teraz tak, zarabiasz i jakie, jakby człowiek powinien mieć oczywiście jakieś podstawowe zaspokojone rzeczy, czyli musisz mieć dach nad głową, musisz mieć jedzenie, picie i tak dalej. No i jakieś przyjemności, na przykład dla jednego przyjemnością jest, że se piwko kupi, nie, w weekend, dla drugiego, że se pali papierosy i co miesiąc kilkaset złotych idzie z dymem. Ale na przykład ktoś stwierdza, a to kurwa... Ja nie mam, nie stać mi w ogóle, ale pierdolnę se komputer za 12 tysięcy złotych. I ogólnie czy to jest rozsądne, że ktoś ledwo wiąże koniec z końcem, a se pierdolnie komputer za 12 tysięcy? No właśnie nie za bardzo, ale ludzie tak robią. Ale ludzie też robią w drugą stronę, że biorą jakieś kredyty na bardzo małe rzeczy. Ja tego też nie potrafiłem zrozumieć nigdy. Jest taka, to jest choroba jakaś i moi rodzice tak trochę mają, że mimo iż mieli gotówkę, ja tego nie potrafię wytłumaczyć, oni mieli gotówkę, ale brali na przykład lodówkę na raty. Że mieli na tą lodówkę 1000 zł czy 2000, ale brali ją na raty, nie? Nie wytłumaczę ci tego. Po prostu, bo oni jednak to chcą, a to na raty, to wiesz, tak co miesiąc po 200 to tego nie odczuję. I są też takie osoby, ja tego nie rozumiem. Ale teraz poszedł kij w browisko, co? Ale dupy płoną! Ale dupy płoną! Co wy w tej Polsce tam, co? Powiedzcie, co wy w tej Polsce, kurwa, tam? Kredyty bierzecie? Może pizzę wy jeszcze bierzecie w Pizza Hut na kredyty, co? Na raty se bierzecie w McDonaldzie Happy Meala z rodziną. Ale popękało! Aż myślałem, że to pnięcie jest tutaj w Nachorzowie na Bytomiu. Ale okazało się, że dupska pękły w Warszawie czy gdzieś. No. A teraz już tak zupełnie serio. Bierzcie se na co chcecie kredyty, od tego one są. Natomiast 99% osób, które bierze coś na raty, to nie wiedzą, że to na raty to jest branie kredytu po pierwsze i że wszystkie raty 0% to jest i tak z procentem i będziecie musieli oddać więcej, ale to jest taka, wiesz, to jest takie januszowe, nie? Że oni nie wiedzą tego, oni się dowiadują dopiero przy podpisywaniu umowy. Ale tu nie masz racji. A powiedz w jakiej... Dobra. A powiedz teraz, w jakiej firmie pracujesz, która udziela kredytów, że masz w tym biznes... W Prowidencie! W Prowidencie pracujesz. Pada deszcz! Nowa pogoda! O.
Nie wiem, czy ktoś zrozumiał, o czym derdeluj głupotę, a potem młodzi ludzie chodzą i szerzą takie derdy mały. A, no, no, ja, no. Dobra, to ja powiem teraz tak, jak mówią streamerzy. Słuchajcie, nie oszczędzajcie, nie dążcie do celu, nie starajcie się ciężką pracą zarobić i odłożyć pieniądze. Po prostu jak zarobicie albo dostaniecie pieniądze, to je przepierdzielcie. Kupcie sobie samochód, pojedźcie od razu na wakacje, gdzieś wydajcie, najpierw w takim pięciogwiazdkowym hotelu. Ogólnie starajcie się wydawać wszystkie pieniądze na przyjemności w życiu, no bo to nasze życie nie będzie zbyt długie. Więc po prostu oszczędzanie, jeszcze kiedyś będziecie mieli czas. Oszczędzać jeszcze będziecie mieli czas, tam mieszkanie, no mieszkanie z rodzicami, to wiadomo. I to jest robota, no. O. Da się nie wydawać pieniądze? Da się. Ale ktoś tam się zbulwersował. To ja chyba zbulwersowałem kogoś, kto na kredytach leci. To ja właśnie z takich ludzi cisnę bekę. Co spłacają jeden kredyt drugim kredytem. Ale to nie dlatego, że mieli taką sytuację życiową, która ich do tego zmusiła. Tylko dzięki złemu zarządzaniu pieniędzmi. Branie wszystkiego na raty i tak naprawdę spłacaniu. Co miesiąc to nie jest życie, tylko spłacanie. Spłacanie jakiejś należności. Czyli ze swoich rodziców, ale nie, bo właśnie moi rodzice... Patrz, paradoks moich rodziców polegał na tym, że oni nie byli biedni, w sensie, no nie zamożni, ale moi rodzice poniekąd mieli pieniądze, ale mimo, że je mieli, to brali, kurde, nie wiadomo czemu, na raty te rzeczy, nie? I... No już jest za późno, nie? No bo to te rzeczy to się działy, jak ja byłem młody. To teraz nie będę przecież z rodzicami na ten temat gadał, ale... To są zagwozdki, to są tajemnice lasu, tego nikt nie zrozumie. Piękna damo. Może żeby więcej zaoszczędzić? Ale no właśnie nie wiem, jak zaoszczędzić. Wtedy nie było kredytów ani rat na 0%. Z tymi dwoma pogadałem. To z nimi jeszcze trochę brakuje. Dobra, a gdzie jest ta kobitka, co ja z nią tam flirtuję? To nie ta zdecydowanie. Otylia? No i dobrze, i kij w mrowisko jest wsadzony. Wszyscy się zdenerwowali. Teraz już tylko szoty porobić. Cisnąć bekę, żeby bąkol głupoty gadał. I już, moi drodzy, cyk, let's fucking go. Już są dymy. Na cały dzień ciśnienie komuś podniosłem zamiast kawy. I już się wzburzyli, już się zdenerwowali. Jak tak można? Milenka? Która to jest taka fajna? Inga? Damo, podziwiam zaangażowanie w twoją pracę, wiesz. A... Wiesz, okay. No i co tu jest? Kurwa mać, to. Aprobata minus 10. Strzydzisz ze mnie? Od razu cała moknę.
Czajcie, żeby powiedzieć lasce: pani, wydajesz się bardzo wysportowana. Wygląda na to, że masz siłę dzika. O to kurde. Bardzo ci pasuje ta... Dobra, i teraz tak. Nie wiem, w co kliknąć. Bo jak kliknę dwójkę, to patrz, masz niesamowitą sukienkę. No ona ma zwykłą szmatę na sobie. I ona powie mi: a co ty gadasz, to jest brzydka ta. Pani, wydajesz się bardzo wysportowana. No nie wiem, co mam kliknąć. Co mi tam powiedział? Czekaj, co on tam ma te gada? Śmiejcie się, Bąkol nie ma fachu. Od kiedy gada kontrowersyjne, już 100 widzów się pojawiło. Jeszcze tak, które pogada i obróci sytuację, że poleją się suby donaty. Ale jak ja nie mam fachu? Ja mam, ja pracowałem 5 lat jako elektryk i w sumie jak liczy się technikum, bo z tego co wiem, to technikum się liczy do pracy, to ja w sumie można powiedzieć 4 lata technikum, 5 lat pracy, to mam 10 lat pracy przepracowane. No tak, no bo jak się to liczy do urlopu, 4 do urlopu 4 lata, no to tak. No prawie 10, no prawie 10. Jezu, zaokrągliłem sobie, no. Bąkol powiedział 4 plus 5. No. Wiesz, jestem dość silny, to działa jak magnes. Niedawno polowanie. Dobra, idę zagadać z tymi dwoma jeszcze. No dobrze, Domal, ale widzisz, masz to przekalkulowane, ile bierzesz sobie na kredyt, ile bierzesz sobie na raty, i masz to przekalkulowane pewnie, że to nie jest koniec z końcem, ledwo wiązanie, tylko nie mógłbyś sobie pozwolić na przykład na remont kuchni, czyli na kupienie sprzętów za 15 tysięcy złotych, tak o. Tylko sobie to wziąłeś na raty, tak? No i teraz se płacisz co miesiąc powiedzmy 500 zł. No i stać cię, żeby 500 zł se zapłacić, oprócz tego jeszcze ci zostanie trochę pieniędzy. To jest okej, okay, ale jeżeli bierzesz, wiesz... No niestety, no ludzie się załatwiają bardzo łatwo tymi ratami. No to jest jak narkotyk, kurde. No, mamy dzisiaj piękną pogodę, nie? Aha, dobra. Jak się masz ostatnio? Jak tam praca? Ej, to nie. Osfalda, hej, masz chwilę? Demol. No nie zagadam, no ta baba jest okropna, kurwa, ona jest... Okropna jest ta baba, co nie powiecie, jej to nie pasuje. Ale mamy pogodę, źle, ale masz sukienkę, źle, jak tam w pracy, źle, kuchwa. Ładnie wyglądasz, źle, brzydko wyglądasz, jeszcze gorzej. Nic, kompletnie, stara panna będzie pierdolić, będzie potem chodziła w marszu feministek, bolca nie dostała i nie będzie go miała. Potem będzie brzydka, bo póki jest ładna, to by mogła jeszcze być lesbijką, czy jakąś powiedzmy inną kobietę, co by inną kobietę miała, a będzie brzydka potem i nie będzie miała ani chłopa, ani faceta. I się zestarzeje i skiśnie jak mleko, jak kefir, jak maślank, jak stara śmietana. Skiśnie. Nie będzie. Jak ktoś zarabia 2,5 tysiąca, a bierze kredyt na dom, 500 000 albo więcej, to takim kredytem można się załatwić. Ja jak kupiłem auto z salonu, co prawda w leasing, zabrałem kredyt na 200 tysięcy i go spłaciłem w rok. Więc jak masz hajs, to można brać pożyczki. Jak masz hajs, to po co brać pożyczki?
Ty, a ja mam pomysł. A może ja uruchomię lichwiarskie takie usługi? Patrzcie. A to jest zajebiste. Ten, będziemy prać pieniądze, patrzcie. Będziecie, normalnie sobie będę streamował, będą mnie ludzie subskrybować, będą donaty robić i tak dalej. I ja z tych wszystkich donatów będę tworzył moją bazę, tak zwany portfel. I ja z tego portfela, z tej bazy pieniężnej będę ludziom użyczał pożyczek. I na przykład ktoś będzie chciał 1000 zł, to ja mu 1000 w donacie na przykład jeszcze, ale musi mi 1200 zwrócić. I wtedy jak dostanę 1200, to 200 zł biorę 100 dla mnie, a 100 na przykład dla widzów, co wspierali mnie. I pośród nich ja to rozlosuję, czyli taka piramida finansowa i lecimy. No i dzięki temu cały czas pieniądz chodzi, jest w ruchu, prawda? No, tak będzie. Gulasz. Gulasz ojczysty. Dobra, moi drodzy, mamy to. Mamy kociołek, panoramiksa i teraz tak. Kuźnię musimy zrobić. Tworzymy kuźnię. Dupnijmy sobie. A właśnie, miałem zobaczyć, czy jest. Czy on w ogóle coś zbiera w tych lasach? Czy jest drewno opałowe? Jest. Jak on sobie tam radzi? Zbieracz. To idziemy go zobaczyć, co on tam zbiera. I kuźnię wybudujemy, co? Weźmiemy sobie kilka tych. Ty, gdzie on tam chodzi? Co on zbiera? Ty, a gdzie są jego jakieś owoce tego zbieractwa? On gdzieś tutaj to potem przynosi? Skąd ja mam wiedzieć, co on tam przynosi? Co on tam jakieś ma rzeczy? Technologia, co ja tam nowe odkryłem? Prosty dom, technologia, chata. Ty, kill off mogę zrobić. Kupiłem kill off, moi drodzy. Lichwiarstwo. Ty, a na czym się najprościej zarabia bez własnego wkładu? Na legalnej pracy, nie na kradzieży. Na zbieractwie. Nie, na zbieractwie nie. Na głupocie ludzi, tak, to prawda. Czyli na przykład na tym, że sprzedam im coś, to jest w sumie bezwartościowe, ale oni tego nie wiedzą, że to jest bezwartościowe. Na parafianach. Na masażu. Na ładnym opakowaniu. Na oszustwie, jakby nie było. Mamy 8 kłód. Idziemy do naszej wioski i zbudujemy sobie kuźnię. Tak. Piękna kuźnia powstanie. Ludzie na Allegro kupować RTX Paper Edition za 2500 i dostawali wersję kartonową. Ale to już są takie, wiesz co... Nie miałbym sumienia, ja bym się nie cieszył, że jestem takim hamem, nie? Że drobnym druczkiem napisałeś na
aukcji, że przedmiotem aukcji jest zdjęcie karty zdjęcie karty graficznej, nie? A nie, że karta graficzna. To już jest takie żerowanie na za wszelką cenę, żeby ludzie oszukiwać, no. Dobra, idziemy kuźnia. Swoją drogą zakazali to chyba, nie? Na Allegro takich procederów. Naprawdę tyle kłód? Ej, oni są chorzy. Oni do kuźni chcą sześć. Oni chcą. Dobra. Są chorzy na głowę, moi drodzy. Idę goły i wesoły do lasu. Im dalej w las, tym więcej zasobów. A ja nie brałem. A ja bym se wziął samochód w leasing. Jakiś. A może kurde kiedyś bym se lepszy trochę samochód niż takie za 20 tysięcy, tylko coś takiego jakieś. No ale w leasing to co? Leasing to jest w sumie kredyt na firmę, tak? Na samochód. I w sumie ja dopiero staję się właścicielem, kiedy spłacę całkowicie, tak? A dopóki nie spłacę, to mimo że ten, to właścicielem jest firma kredytowa, czy leasingowa. Koszta sobie wliczysz. No ale co se wliczę w koszta? Leasing? Jak ja kupuję samochód, to też se w koszta wliczę. To jaka jest różnica? Jak spłacisz leasing, to masz opcję wykupu za kilka procent wartości. Aha, musi być taka opcja w leasingu. Nie do końca tego, właśnie, nie do końca to rozumiem, nie? Dla mnie to jest takie dziwne, bo nigdy nie brałem nic na leasing. I tak nie rozumiem tego, że nawet jak spłacisz, to może nie być twoim pojazdem, w sensie... No. Dobra. Mamy już dwa. Idziemy dalej. Po co na własność? Jak się pakujesz w leasing, to co 2-3 lata zmieniasz na nowe. Ale jak? Nie rozumiem, bo jak bierzesz coś w leasing, to przecież płacisz bardzo duże raty, tak? No to nie rozumiem, jaki jest sens płacenia za ten pojazd i za 2-3 lata kupowania nowego? To a co z nim? Co z resztą? Jak zapłaciłeś te pieniądze, ich nie odzyskujesz.
Auto kosztuje nowe po 100 tysięcy. Płacisz łącznie rat za 30 tysięcy. I po 3 latach i tak jest warte 70 max. No okej, okay, rozumiem. Jeszcze jedną kłodę muszę wziąć. Dobra, idę. Dobra, to ja se kupię auto na firmę, Golfa trójkę w gazie. No i to co mi powiecie? Fajna sprawa, czy nie? Na leasing, no. Kurde, jeszcze trochę. Czemu ta kuźnia jest taka drewniana? No dobra, lecimy. $1800 netto, co jeszcze? Auto 300k kosztuje, to weź wyobraź sobie Passata za 150 tysięcy, rata będziesz po tysiąc. Volkswagen Passat. Kurde, ale taki Passat byłby koks. A mogłeś inne auto w leasing kupić. Dobra, ja mogę, moi drodzy, Renault Megane, bardzo dobra jest, mogę sprzedać, stan igłanówka, 100 tysięcy kilometrów, nowy rozrząd jest wymieniany, wszystko chodzi normalnie jak gitara, normalnie jak w zegarku chodzi, cyka jak bliad, cyka bliad, tak normalnie chodzi jak... Jedyny minus to ten na akumulatorze, Niemiec płakał jak sprzedawał, Francuz także jak składał w magazynie czy tam w produkcji. No to ja mogę więcej powiedzieć, nic, tylko braść. Pod kocem był trzymany, kurde. Kobieta jeździła niepaląca. Tak jest. Kobieta. Samochód używany był przez kobietę i niepaląca. No, ale w tym samochodzie to nigdy papieros nie był zapalony, bo ja tego nie rozumiem. Jak można sobie zawalić samochód paleniem papierosów? Fuj. Nawet jak było coś palone, to wszystko było, wiecie, poza samochodem. Jak tak można? Nawet wie... A, szkoda gadać. O kurde, młot mi się zepsuł. Czy pite było w samochodzie? Kurde, nie wiem, czy było pite w samochodzie. Nie pamiętam teraz. Teraz jest pytanie, czy było pite i co jeszcze, jakie macie pytanie? Czy było jeszcze co innego robione? Ja nie wiem nic na ten temat, mi nic nie wiadomo.
tylne siedzenie, czy było skakane? Dron na pewno leciał w samochodzie, to prawda. Był samochód przedronowany, to na pewno. Ile zwłok wchodzi do bagażnika? To zależy, czy chcesz przytrzasnąć nogi, czy nie. Ale jak je poskładasz dobrze, to pewnie z kilka sztuk. Kamienia nie ma. Kłoda, 7 kłód. No nie wytrzymam. Rozwaliłem i nie mam kamieni. Kawerna się pali? Znaczy, świeci? Co tam tyle światła daje? Ten kociołek? Ciup, tu pod strzechą w ogóle żyrandol jakiś ze świec. No to... Kuźnia ukończona, moi drodzy. Tu w warsztacie. Skrzynia. Kowadło. Żelazne narzędzia. Żelazo 4 i kłoda. Żeby zrobić kilof. Kurde, teraz żelazo będzie potrzebne. Dobra, styknie tego.